Łukasz Karpiel, PCH 24 TV, program Jaka jest prawda. Moim gościem jest pan Jakub Woziński, publicysta ekonomiczny i gospodarczy. Mam pytanie, jak pan ocenia tak zwane tarcze? Teraz mamy tarczę branżową, ma być zwolnienie z ZUS-u, mają być jakieś pieniądze wielkie wypłacane, 5 tysięcy dotacji. Jak pan tego typu działania ocenia? Witam Państwa bardzo serdecznie, bo zapomniałem się tutaj jeszcze Państwem przywitać. No, jeżeli rząd wprowadził takie daleko idące ograniczenia, no to miał siłą rzeczy obowiązek wprowadzić jakieś rozwiązania, które pomogłyby przedsiębiorcom przetrwać ten nadchodzący trudny czas, aczkolwiek no, coraz bardziej już jest dla wszystkich, myślę, w tej chwili oczywiste, że tak ścisłe ograniczenia i polityka lockdownów zupełnie się nie sprawdziła, wyrządziła ogromne ekonomiczne, gospodarcze szkody na całym świecie. Podejmowana jest coraz szerzej na całym świecie dyskusja na ten temat i ukazująca, jak wiele szkód w ten sposób zaistniało. Tak więc no, myślę, że jest to zdecydowanie krok w złym kierunku, nie tędy droga. A jakby pan widział właściwą pomoc w takiej sytuacji, czy też może zerwaniem z polityką lockdownu? Znaczy myślę, że dobry przykład płynie paradoksalnie w tej chwili ze Stanów Zjednoczonych, tak? Jeśli spojrzymy na to, co robi prezydent Donald Trump, który jakby wydał taką nieoficjalną wojnę lockdownom, starał się od początku pokazywać, że to nie jest droga, że to nie jest środek, po który powinniśmy sięgać w pierwszej kolejności, lecz tylko jako ostateczność, gdy mamy już naprawdę bardzo jakąś ciężką sytuację, jakieś wielkie ogniska, skupiska, prawda? Tego wirusa, natomiast ta jego polityka przyniosła taką korzyść, że widzimy dzisiaj, że ta niechęć jego do wprowadzania lockdownów poskutkowała tym, że Stany Zjednoczone mają się gospodarczo zdecydowanie lepiej niż chociażby Europa, która pogrąża się w bardzo sporym kryzysie. No i my myślę, jako Polska też to już niedługo odczujemy, bo Europa ma być może jako cały obszar, jako jednolity obszar gospodarczy, być może największy problem ze wszystkich liczących się właśnie obszarów gospodarczych na świecie. Mamy większy problem zdecydowanie niż Stany, większy niż Chiny oczywiście i będziemy to odczuwali z każdym następującym miesiącem. No właśnie, część osób mówi, słysząc o kolejnych ograniczeniach, no okej, ale to przecież mogę nie chodzić do knajpy, mogę nie chodzić do teatru czy do kina, no cóż mi się stanie, jak się powstrzymam na miesiąc czy dwa. No, wydaje się, że to jest, stoi za tym, za takim przekonaniem, jakiś taki głęboki brak znajomości tego, czym jest gospodarka, jakimi naczyniami połączonymi jest to system. No dokładnie. Wydaje mi się, że często takie opinie być może wypowiadają osoby, które nigdy nie prowadziły własnej działalności gospodarczej. Ja własną działalność też prowadzę wspólnie z żoną. Sami wiemy, jak wyglądały ostatnie miesiące, jak wielkie szkody wyrządził pierwszy lockdown i wiemy potencjalnie, jakie kolejne szkody mogą zostać wyrządzone przez kolejne ograniczenia. To są straty, które no, są dla niektórych niewyobrażalne, ale tak naprawdę moim zdaniem najbardziej na tym wszystkim ucierpią właśnie małe i średnie przedsiębiorstwa, które stanowią o sile polskiej gospodarki. To jest branża usługowa, to są to branże, które stanowią właśnie o sile gospodarcy. Tam właśnie najbardziej rosły w ostatnim czasie, w ostatnich latach wynagrodzenia i te sztucznie nałożone ograniczenia mogą się przyczynić do wielkiej fali bankructw, tak? Zostały przeprowadzone niedawno badania przez firmę konsultingową McKinsey w całej Europie, które pokazują, jak kiepsko jest tak naprawdę w całym sektorze małych i średnich przedsiębiorstw. Tak naprawdę nawet połowa firm twierdzi, przedstawicieli połowy firm w Europie twierdzi, że dalsze przedłużanie tego obecnego stanu może doprowadzić ich własną działalność do bankructwa. Po prostu te nadzwyczajne środki, one być może były uzasadnione w pierwszych miesiącach, pierwszych tygodniach po pojawieniu się koronawirusa, ale w tej chwili już wiemy, że tak dalej być nie może. No właśnie, ale tutaj premier i rząd zapowiada takie tarcze właśnie branżowe, czyli pomoc konkretnym branżom, konkretnym gałęziom. Czy pan ma jakieś doświadczenia z funkcjonowaniem już wcześniejszych programów tarcz? Bo przecież tyle się o tym słyszało, tarcza jedna, druga, trzecia. Można było odnieść wrażenie, że ci przedsiębiorcy dostają jakieś niebotyczne pieniądze i właściwie mogą sobie leżeć, a rząd im sam dokłada do tego, aby im było dobrze.
No niestety w mojej ocenie na wprowadzanie lockdowna, później przeznaczanie ogromnych środków, to są naprawdę ogromne pieniądze, to idące już w tej chwili w dziesiątki miliardów złotych, nawet więcej. To jest tak naprawdę bezprecedensowy przykład marnotrawstwa kapitału, tak? Bo to są pieniądze wydawane na szybko, byleby tylko zapchać, byleby tylko zapewnić płynność i bieżącą działalność. Podobnie uważam, że te wszystkie środki, które są w tej chwili przygotowywane między innymi przez Unię Europejską do tych wielkich programów odbudowy, tak? Bo to jest też jakby element tych kolejnych tarcz, które nas mają ochronić przed kryzysem, który niejako same te państwa wszystkie wywołały. Również opierają się na jakichś takich odgórnie sterowanych planach, centralnie zagospodarowanych środkach kapitałowych. Tak, pojawia się stale tutaj schemat właśnie takiego, jak nazwalibyśmy to helikoptera z pieniędzmi, tak, który zrzuca dla wszystkich pieniądze po to, żeby wszyscy jakoś wszystkich udobruchać w tych kryzysowych sytuacjach. No, moim zdaniem jest to jedno wielkie marnotrawstwo i bardzo obawiam się tych wszystkich wielkich planów, które gdzieś pojawiają się na horyzoncie, związanych właśnie z tym, że próbuje się nas przekonać, że oto właśnie koronawirus jakby stworzył dla nas wielką okazję do tego, żeby przemodelować gospodarkę, przemodelować system społeczny, finansowy, trochę szczerze mówiąc się, a nawet bardzo się tego obawia. A czy nie stoi za tym jakieś takie przekonanie o omnipotencji państwa, jeszcze większej omnipotencji, także w sferze gospodarki? Że tak naprawdę państwo może ratować, może pomagać gospodarkę i właściwe działania państwa to jest stały element i coś, bez czego gospodarka nie może funkcjonować. Takie troszkę odrynkowienie. Tak, zdecydowanie. Myślę, że ten ostatni okres, ostatnie miesiące bardzo sprzyjają tego typu postawom i wykształcania takiego poczucia w społeczeństwie, że właśnie tutaj musi przychodzić nieustannie właśnie jakiś podmiot z zewnątrz, który musi tym wszystkim posterować i wziąć wszystko jakby na takie naręczne sterowanie i niestety to wszystko idzie właśnie w takim kierunku. Obserwuję to zresztą, że jakby w skali już takiej szerszej na arenie międzynarodowej jest ewidentnie w tej chwili bardzo takie duże przyzwolenie właśnie na to, na taką właśnie politykę ze strony instytucji w rodzaju Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Bank Światowy, do tego, żeby maksymalnie zadłużać, żeby wprowadzać jakby duże, bardzo zakrojone na bardzo dużą skalę programy pomocowe, jakby programy odbudowy. Tak, przecież my również jako Polska musieliśmy przedstawić Unii swój plan odbudowy, tak, po kryzysowej, który już jest powoli wdrażany. Tak więc niewątpliwie jest to triumf, moim zdaniem, znowu centralnego planowania i takiego myślenia, że musi nas nieustannie ktoś ze szczebla centralnego ratować z tarapatów, które, no, tak jak powiedziałem wcześniej, wprowadzili nas te tarapaty sami politycy, tak naprawdę, swoimi decyzjami. Jedną rzecz, którą też warto zwrócić uwagę i też proszę o komentarz, no odejście jeszcze większe, jeszcze coraz szybsze od pieniądza papierowego czy też monet na rzecz właśnie obrotu bezgotówkowego. Już wcześniej mieliśmy ten program Polska bezgotówkowa, a teraz to jest jeszcze podsycane, argumentowane tym, że tam wirus siedzi na tych pieniądzach, więc nie ruszajmy, nie dotykajmy, tylko karta. No, jakie pan widzi niebezpieczeństwa i skutki, bo to jest coś, co może zostać z nami na zawsze. No niestety jest to bardzo w tej chwili forsowane. Można być powiedzieć, że to jest wręcz idealne, ta obecna sytuacja pod wszystkie te zakusy, które od dawna były uskutecznione na wielu forach, tak, żeby wprowadzić obrót bezgotówkowy, który jest absolutnie na rękę światowym elitom finansowym i bardzo również się tego obawiam, bo widzę, że jest to naprawdę widać nawet po danych, że ludzie zdecydowanie rzadziej korzystają w ostatnim czasie z gotówki, o wiele częściej sięgają po środki płatnicze. Tu nawet była, jak wiadomo, w przypadku ministra Tadeusza Kościńskiego wielka ofensywa, żeby Kościół przymusić, albo mówiąc inaczej, tak mocno wypersadować, no, nakłonić go do stosowania kart płatniczych również w kościołach. Tak więc to jest czas, który temu bardzo silnie sprzyja. Tak jak wcześniej powiedziałem, no niestety wszystko układa się to w jakiś taki szerszy, nieciekawy troszeczkę obrazek, który jest związany z tym, co ostatnio coraz częściej przyjmuje kształt tak zwanego wielkiego resetu, tak? To ja jestem bardzo na co dzień ostrożny w podążaniu za tego typu
inicjatywami, bo już nieraz w historii słyszeliśmy o jakiejś potrzebie budowania nowego porządku, ale ostatnio koronawirus bardzo silnie przyspieszył, bardzo mocno przyspieszył jakby globalną taką inicjatywę nowego resetu w światowych finansach, tak, że mamy tutaj mieć do czynienia, już wkrótce ma być ogłoszony jakiś nowy porządek, nowy ład finansowy, nowy gospodarczy i właśnie obrót bezgotówkowy ma być bez wątpienia jednym z takich kluczowych elementów. Tak, to jest przedstawiane jako nowy system z Bretton Woods, tak, nowe odsłona kapitalizmu, tak, więc niestety dzieją się bardzo niepokojące rzeczy. A gdybyśmy jeszcze rozwinęli, właśnie, bo pan mówi, że pan się obawia tego obrotu bezgotówkowego, ale tak wielu ludzi pewnie powie, no a cóż w tym złego, no mam kartę, płacę, mogę dać na tacę, jakiś program e-taca czy coś i o co chodzi? No nie, trzeba zawsze zwrócić uwagę na proste zagrożenie w postaci zwiększonych tutaj kompetencji inwigilacyjnych ze strony władzy, tak? My przestajemy być w tym momencie anonimowi, jeszcze bardziej jesteśmy w tym momencie wystawieni na nadużycia ze strony finansowych globalnych elit, które moim zdaniem i tak już w tej chwili mają bardzo, bardzo duży wpływ na nasze życie. W momencie, gdy wszystko przeniesie się do świata cyfrowego, staniemy się rzeczywiście już tutaj tak naprawdę pionkami w jakiejś nieciekawej grze. Tak więc no, powinniśmy się rękami, nogami trzymać tego, żeby przy tej gotówce pozostać i nie dać sobie, Panie Boże, wmówić, że tutaj banknoty są jakoś w szczególny sposób zaraźliwe, tak? Bo to brzmi, to już nawet dla każdego rozsądnego człowieka to brzmi bardzo, bardzo absurdalnie i co najmniej podejrzanie. No właśnie, a jak pokazuje choćby sytuacja na Cyprze sprzed kilku lat, w bankomacie nie zawsze muszą być pieniądze. Otóż to. Dokładnie. I jeszcze ostatnie pytanie, bo kwestia podwyżki cen, kwestia inflacji, to jest to, co chyba, na co warto zwracać uwagę, czy ten, nazwijmy to lockdown, czy para-lockdown, czy to, co się dzieje w ogóle wokół, na odcinku gospodarka, koronawirus, tak powiedzmy, czy to może wpłynąć na te zmienne, które chyba tak najbardziej interesują ludzi, szczególnie te ceny? No tak, niestety, no już widzimy w tej chwili, że inflacja w Polsce jest w tej chwili praktycznie na najwyższym poziomie w całej Europie, tylko w tej chwili Turcja nas wyprzedza. Tak więc te ceny niestety będą rosły coraz szybciej, bo myślę, że niestety doszło do czegoś takiego, że dla wielu osób jakby ten pierwszy lockdown troszeczkę być może przyszedł paradoksalnie bez większego echa. Udało się jakby przekonać, mam niestety takie przeczucie, że udało się przekonać opinię publiczną, że ostatecznie nic wielkiego się nie stało, tak? Jakby wszystko jest w dalszym ciągu po staremu, państwo się troszeczkę zadłużyło, ale no nie było jeszcze do tej pory tej fali bankructw, tak? Ludzie z grubsza zachowali pracę, częściowo wiadomo, były zwolnienia, ale nie było takiej wielkiej jak do tej pory katastrofy, więc myślę, że troszeczkę to uśpiło naszą czujność. Myślę, że to, co te dalsze ograniczenia, które będą się w tej chwili będą nakładane w połączeniu z lockdownami, stanami wyjątkowymi, innymi ograniczeniami wprowadzanymi głównie w Europie, ale też na całym świecie, mogą się w nadchodzących tygodniach przełożyć na dużo większe kłopoty, tak? Bo ta pierwsza fala ograniczeń naprawdę jakby wyprowadziła taki pierwszy cios, my jakby troszeczkę się osłoniliśmy, ale kolejne tutaj uderzenia mogą się okazać już dużo bardziej niebezpieczne i niestety no już odczuwamy to, myślę, w naszych portfelach, bo widzimy, jak środki do życia drożeją. To jest dla każdego, myślę, już ewidentne. To jeszcze może nie jest jakaś galopująca inflacja, ale to już jest zauważalne. Ale już kolejne wskaźniki, takie jak choćby bezrobocie i inne, naprawdę będą nam w najbliższych tygodniach, myślę, niestety troszeczkę spędzać sens powieki. Czyli niestety trzeba powiedzieć, że nie mamy dobrych informacji. Niestety trudno w to jakoś patrzeć z optymizmem na sytuację. No niestety, bo myślę, że niestety trzeba to powiedzieć wprost tutaj rządzącym, że najwięcej zależy w tej chwili być może właśnie od ich postawy, tak? Bo my możemy nawet mieć efekt lockdownu bez wprowadzenia lockdownu. Dużo zależy od tego, jak przywódcy zareagują, czy oni będą tak jak właśnie, bo mogą tak jak Donald Trump zmobilizować do walki i pokazywać, że to wszystko nie jest aż takie straszne, że nie ma sensu wprowadzać takich ograniczeń, czyli tonować te nastroje, ale jeżeli rządzący będą sami takimi, nazwijmy to, panikarzami, którzy będą jeszcze podsycali tutaj ten powszechny lęk jakimiś działaniami, które będą tylko potwierdzały społeczne oczekiwania, że tak naprawdę dzieje się coś bardzo złego, no to mogą sami wywołać większą szkodę właśnie tym swoim nieodpowiedzialnym zachowaniem. Tak więc dużo zależy od
rządzących w tej chwili, moim zdaniem, to oni powinni tonować, uspokajać, przekonywać, wygłuszać tą panikę. Nie do końca mam wrażenie, żeby tak się w ogóle działo. Miejmy nadzieję, że pójdą tą drogą. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim gościem był pan Jakub Woziński, publicysta gospodarczy i ekonomiczny, a ten program, takie rozmowy powstają tylko dzięki państwa wsparciu, o które prosimy, za które dziękujemy. Wszystko w opisie tego filmu. Raz jeszcze dziękuję panie Jakubie za rozmowę. Dziękuję bardzo.